Witajcie moi drodzy. Dziś po raz pierwszy w historii kanału dokonamy przebudzenia legendarnego przedmiotu oraz sprawdzimy co tak naprawdę to daje i czy jest opłacalne. Ja nazywam się Dukat i zapraszam na kolejny materiał z Diablo Immortal. Przebudzenie legendarnych itemów nie jest mechaniką, na temat której można znaleźć dużo informacji w internecie. Pewnie dlatego, że jest to typowy element pay to win. Żeby przebudzić legendarny przedmiot, należy bowiem mieć w nim osadzony legendarny klejnot 10 rangi oraz kupić echo przebudzenia, które kosztuje 1000 wiecznych kul i nie ma innej metody na jego zdobycie. Zobaczmy, co na temat przebudzenia możemy przeczytać w samej grze. Przedmioty legendarne mogą zostać przebudzone, a to zapewnia im dodatkowe rezonowanie. Można przebudzić tylko przedmioty przynajmniej 6 rangi, inkrustowane legendarnymi klejnotami 10 rangi. Ponadto przebudzenie wzmacnia podstawowe oraz legendarne atrybuty przedmiotu, ulepsza jego wygląd oraz, tak jak już wspomniałem wcześniej, zapewnia dodatkowe rezonowanie. Przebudzone przedmioty mogą być inkrustowane rezonującymi klejnotami. Rodzaj i liczba rezonujących klejnotów, którymi można inkrustować przedmiot, jest uzależniona od głównego legendarnego klejnotu tego przedmiotu. Ranga rezonujących klejnotów wpływa na wartość rezonowania danego przedmiotu i może ulepszać jego atrybuty, natomiast jedynie ranga i nazwa rezonującego klejnotu mają znaczenie. Wszystkie inne atrybuty są ignorowane. I jak możemy tu zobaczyć, każdy przedmiot po przebudzeniu zapewnia inny bonus do wybranej umiejętności. I tak mamy tu na przykład skrócenie czasu odnowienia gniewu berserkera o 10%, zwiększenie obrażeń od młota starożytnych o 10%, skrócenie czasu odnowienia skoku o 10%. Natomiast ja zdecydowałem się przebudzić szarpiące ugryzienie, dzięki czemu obrażenia od ran szarpanych zostaną zwiększone o 10%. Zanim jednak dokonamy przebudzenia przedmiotu, sprawdźmy, jakie obecnie obrażenia zadaje mój barbarzyńca i jaki w tym udział ran szarpanych. Lecimy więc teraz na tereny ćwiczebne i tam przez minutę będę naparzał w kukłę treningową. Zaczynamy test i słyszymy się za minutkę. Jak widać, po upływie 60 sekund całkowite obrażenia, jakie zadałem, wynoszą 33,7 miliona. Zaś DPS jest na poziomie praktycznie 562 tysięcy obrażeń na sekundę. Analizując to dokładniej, widzimy, że same rany szarpane zadały 15 milionów obrażeń, co stanowi lekko ponad 44% całości. Zapamiętajcie te liczby. A teraz lecimy przebudzić legendarny przedmiot i zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ na DPS i całkowite obrażenia. Tak jak mówiłem na początku, do przebudzenia legendarnego przedmiotu będziemy potrzebować echo przebudzenia. Także inwestujemy 1000 wiecznych kul i kupujemy jedną sztukę.
I w tym momencie na przedmiocie, który możemy przebudzić, widzimy już znacznik możliwego ulepszenia, więc przechodzimy do przebudzenia szarpiącego ugryzienia. Tak jak widać, delikatnie uległ zmianie wygląd przedmiotu. Ma on w tej chwili taką fioletową poświatę. I widzimy, że przebudzenie mamy aktywne, gdyż mamy osadzony w tym przedmiocie legendarny klejnot 10 rangi. Zobaczmy teraz, o co chodzi z rezonowaniem klejnotów. Ok, czyli w tym przedmiocie możemy osadzić jeszcze dwa dodatkowe klejnoty, wieczną udrękę oraz szyderczy śmiech. Szyderczy śmiech na razie jest zablokowany. Zobaczmy natomiast, czy mam wieczną udrękę, którą mogę tutaj osadzić. Akurat nie mam, ale to żaden problem, zaraz jedną wytworzę, więc widzimy się za chwilkę. No i stworzyłem przed chwilą jedną sztukę wiecznej udręki, którą teraz osadzam w przebudzonym przedmiocie. I dzięki temu mamy jeszcze delikatnie zwiększone atrybuty wyjściowe wyposażenia oraz rezonowanie zwiększone o 1. No nie jest to dużo, ale zawsze coś. Zobaczmy, czy możemy ulepszyć ten klejnot. Potrzeba do tego tylko jedną sztukę przypisanego fragmentu klejnotu. Także ulepszamy wieczną udrękę. I kolejny punkt rezonowania zdobyty. Lecimy dalej. Kolejny punkt rezonowania zdobyty. Ulepszamy dalej. Czyli wychodzi na to, że każde ulepszenie zwiększa nam rezonowanie o 1 punkt. I w tym momencie, osiągając rangę 5, mogę osadzić drugi klejnot, jakim jest szyderczy śmiech. Podobnie jak w poprzednim przypadku, na chwilę obecną nie mam tego klejnotu, ale zaraz wracam, jak tylko go wytworzę. Mam już wytworzony szyderczy śmiech, jednak zanim go osadzę w tym przedmiocie, chciałem zwrócić Waszą uwagę jeszcze tu na tą tabelkę, gdyż wynika z niej, że za 10 poziomów tych dodatkowych legendarnych przedmiotów obrażenia od ataku podstawowego zostaną zwiększone o 3%, a za 20 poziomów, czyli za wymaksowanie tych dwóch dodatkowych klejnotów, obrażenia od umiejętności zostaną zwiększone o 2%. Ja myślę, że za chwilkę postaram się ulepszyć szyderczy śmiech na 5 level, na 5 rangę, w związku z czym ten pierwszy bonus powinniśmy mieć odblokowany. Dobra. No i w tym momencie oba dodatkowe rezonujące klejnoty mam ulepszone, każdy z nich na rangę 5. Dzięki temu mamy odblokowane jeszcze wzmocnienie ataku podstawowego o 3%. Za każdym razem, kiedy podnoszę rangę tych dodatkowych klejnotów, zwiększają się również atrybuty wyjściowe wyposażenia. Natomiast akurat no tu w niewielkim stopniu. Dobrze. Wróćmy więc teraz na tereny ćwiczebne i zobaczymy, jak zmieniły się wyniki zadawanych obrażeń. I ponownie przez 60 sekund walczymy z kukłą, a później podsumujemy sobie rezultaty.
I jak widać, tym razem zadaliśmy całkowite obrażenia o wartości 35,3 miliona punktów. Osiągnęliśmy przy tym DPS na poziomie 588 tysięcy punktów. Zaś same rany szarpane zadały 16,3 miliona obrażeń, co stanowi 46,3% całości. Jeśli chodzi o sam wynik ran szarpanych, no to praktycznie mamy tutaj wzrost o 10%. No może nie całe, pytanie jak będzie to powtarzalne w większej ilości prób. W przypadku DPS-u zyskaliśmy 26 tysięcy punktów na sekundę, a całkowite obrażenia wzrosły o jakieś 1,5 miliona. Nie są to może jakieś zatrważające wyniki, ale zawsze do przodu. Natomiast na pytanie, czy warto poświęcić 1000 wiecznych kul do przebudzenia przedmiotu oraz później kilka innych legendarnych klejnotów, żeby ulepszać te rezonujące, no to musicie odpowiedzieć sobie już sami. Ja w każdym razie zamierzam dalej ulepszać legendarne klejnoty i kiedy będę miał możliwość przebudzenia kolejnego itemu, zamierzam to zrobić. Oczywiście bez wydawania milionów monet zajmie to trochę czasu, no ale chyba nigdzie nam się nie spieszy. Tradycyjnie, jeżeli podobał Wam się dzisiejszy materiał, gorąco zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. A na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.